Kupiłam i przetestowałam kilka perfum Avon. Jak oceniam je po latach? Czy warto jakieś zamówić? A może odblokujemy jakieś wspomnienia? Witajcie w krainie składów. Przyznajcie się, kto kiedyś zamawiał kosmetyki z Avon? A może nawet to wy je sprzedawaliście? Wejdźmy na chwilę w wehikuł czasu i na wstępie trochę sobie powspominajmy, bo temat tej marki rzadko się przewija. Jestem ciekawa, czy pamiętacie czasy konsultantek, wymieniania się katalogami i takiej małej bitwy między Avon a Oriflame? Z dzieciństwa pamiętam, że jakieś koleżanki mamy czy siostry wpadały na kawę i przynosiły takie pachnące gazetki. I halo, wtedy to wąchanie było najlepszą zabawą. A później już w okolicach gimnazjum takie katalogi krążyły po klasach. Nie wiem jak wy, ale ja z tej firmy nie zamawiałam praktycznie żadnej pielęgnacji. Ale jako wczesna nastolatka trochę jej miałam. A to dlatego, że na różnych festynach można było trafić na stoiska Avon, gdzie za jakieś 2, 5 i chyba 10 zł można było kupić los i wygrać jakiś kosmetyk. Bardzo się to wtedy opłacało, więc oczywiście, że kupowałam. Najbardziej pamiętam linię Planet Spa i ich maseczki do twarzy. Szalałyśmy też za ich kredkami do oczu. Wtedy było bardzo modne malowanie linii wodnej i tylko te kredki z Avonu się nie rozmazywały. Pamiętam też, że był jakiś korektor na wypryski, który wyglądał jak pomadka, ale nie mogłam go teraz znaleźć. Trafiłam na taki z Oriflame i to było coś podobnego, ale wydaje mi się, że był jeszcze jeden i miał bardziej nietypowe opakowanie. Ciągle kupowaliśmy też ich lakiery do paznokci, a już szczególnie takie napakowane brokatem. W tamtych czasach o hybrydzie czy żelu można było pomarzyć, a te lakiery trzymały się nawet po 2 tygodnie. Pamiętacie, jak ciężko było zmyć brokat z paznokci? A z perfum pamiętam akurat sporo, bo u nas w rodzinie czasem jeszcze nawet do tej pory sięga się po kilka kultowych zapachów. Ale ja miałam, i proszę niech ktoś powie, że je pamięta, takie. One pachniały chyba ciemnymi owocami. I była jeszcze wersja różowa, bardziej jabłkowa albo ananasowa. W internecie znalazłam jeszcze obrazki innych wersji, ale że tak to ujmę, to już nie było za moich czasów. Dużo później był jeszcze kanał na YouTubie Avonu. I tam nagrywały moje ulubione makijażystki. No wtedy to było coś takiego wow. Jeśli macie jakieś wspomnienia tego typu, to serio podzielcie się, bo ja to kocham i z ogromną przyjemnością poczytam. No, w każdym razie, mam ogromny sentyment do tej marki. Do pielęgnacji czy makijażu raczej bym nie wróciła, ale perfumy brzmi jak plan. Dlatego zamówiłam sobie z Allegro kilka zapachów, które wydawały mi się najciekawsze. No i sprawdźmy, co z tego wyszło. Na pierwszy ogień idzie Celebre Star. I ogień to niezbyt fortunne słowo, bo w nutach tych perfum mamy śnieg. A bardziej szczegółowo to w głowie jest śnieg, imbir i cynamon, w sercu jaśmin, piwonia, róża, a w bazie piżmo, bursztyn i drzewo sandałowe. Ogólnie cała ta seria wydaje się zbudowana podobnie, a największa różnica jest właśnie w tych pierwszych nutach. I czym to pachnie? Przede wszystkim chłodem, zimnem i takimi cukierkami w stylu ice'ów. To zapach świeży, wodny, trochę cytrusowo-miętowy. A cynamonu nie czuć w ogóle. Kwiatowe klimaty wychodzą stosunkowo późno i zapach pozostaje świeży, ale już kwiatowo świeży. Według mnie trochę też zahacza o zapach płynu do płukania, typu niebieski Lenor. Trwałość jest nawet okej i te moje ulubione nuty czuję przez przynajmniej 2 godziny od psiknięcia. A już później zapach się zmienia i jest blisko skóry. Jeśli znacie perfumy Davidoff Cool Water w wersji dla kobiet, to te są według mnie dość podobne, tylko bez charakterystycznej nuty melona, której sporo osób nie lubi. Ogólnie jestem zadowolona z tego zakupu, bo sprawdzi się podczas upałów. Jako jeden z nielicznych wodno-chłodnych zapachów nie kojarzy mi się też z odświeżaczem powietrza, a bardziej z płynem do płukania. Butelka jak na Avon jest raczej z tych mniej fancy. No bo powiedzmy sobie szczerze, Avon potrafi robić piękne i nietypowe flakony, więc będę na to zwracać uwagę. Oczywiście standardowo robimy też moodboard i lądują na nim cukierki miętowe typu ice'y, tonik, wyjątkowo taki do picia z cytryną, pranie, białe kwiaty, lód i płatek śniegu.
Ja przypomnę, że te kropeczki na obrazkach pokazują Wam, na ile zapach ewoluuje. Drugi zapach, na jaki się zdecydowałam, to Local Nature w wersji migdałowej. Według opisu mamy tutaj mleko migdałowe, serce gruszka i baza wanilia. I każdą z wymienionych nut w jakiś sposób tutaj czuć, tylko ja bym je chyba zamieniła miejscami. Bo najpierw czuję gruszkę, później rozwija się w kremowe migdały, przypominające żel pod prysznic z Dove, ale z taką mini odrobinką goryczki, a na końcu wychodzi wanilia. Czuję tu również kwiaty, chociaż nie są uwzględnione w opisie. No więc jak to pachnie? Tak po prostu? Moim zdaniem jak dobry migdałowy balsam albo kremowy żel pod prysznic, ale w żadnym wypadku nie syntetyczny. Jest elegancko, jak do białej kobiecej koszuli, dość miękko i z klasą. To bardzo ładny, nienachalny zapach, który moim zdaniem będzie pasował na jesień i zimę oraz do biura. Dla mnie to zapach w stylu pani z banku. Nawet wygląd butelki bardzo pasuje do zawartości, bo jest tak grzecznie i poprawnie. Moim zdaniem to dobry zapach o trwałości około 3-4 godzin. Absolutnie nie pachnie tak jak kosztuje i jestem pewna, że gdyby nie napis Avon, to byłby oceniany wyżej. Przykro mi to mówić, ale mam wrażenie, że wielu perfumiarzy ocenia Avon za samo bycie Avonem. Jakby jakieś ego nie pozwalało im przyznać, ej, to jest dobry zapach. A moim zdaniem to jest dobry zapach, który będzie pasował wielu kobietom. Na moodboardzie dodajemy więc gruszki, jakiś krem lub balsam, coś związanego z myciem, bo to taki czysty zapach, migdały, stonowane kwiaty i elegancką panią. W końcu zapach do biura, więc musi być elegancka pani. Trzeci zapach to Yves True w takim bogatym flakoniku. W ogóle cena wydaje się duża, ale ja podaję te katalogowe. A wiecie jak to jest z tego typu firmami? Poczekacie tydzień czy dwa i kupicie za 20 czy 30 zł. Albo zostają jeszcze budżetowe perfumetki. W nutach od góry mamy liść i owoce czarnej porzeczki, karambole, granat. W sercu różową frezję, piwonie, gardenie, a w bazie cedr, piżmo i bursztyn. Koniec końców wychodzi z tego bezpieczny, wiosenny zapach łączący owoce, kwiaty i świeżość. Jakbym nie znała nut, to byłabym przekonana, że jest tam zielone jabłko. No po prostu czuję tam ten owoc i jakieś jasne kwiaty. Z całego zamówienia ten zapach lubię najmniej, ale nie jest brzydki. Po prostu dla mnie zbyt nijaki i jako jedyny ma dość wyczuwalny alkohol. Jak już się ułoży, to jest odświeżający, lekki i ulotny jak mgiełka. Jeśli kojarzycie taką kultową, zieloną kuleczkę DKNYN, to trochę pachnie jak jej rozcieńczona wersja. To absolutnie nie jest kopia ani inspiracja, po prostu tak mi się kojarzy. Dla mnie zbyt zwykły, ale pomyślałam, że dodam tu fajną ciekawostkę. Wiecie, że za perfumy Avon czasem odpowiadają znani i cenieni perfumiarze? Nie zawsze da się dotrzeć do takich informacji, ale tu się dowiedziałam, że te perfumy komponował ten sam człowiek, który odpowiada za wiele perfum od Sary Jessica Parker i ma też w portfolio zapachy dla Calvina Kleina, Guess czy Estée Lauder. Oczywiście to nie znaczy, że perfumy są na tym samym poziomie, no bo Avon to jednak dużo, dużo niższa półka. Ale to kolejny raz pokazuje, żeby nie oceniać Avonu po samym logo. Fakt, nie są wybitne, ale to są perfumy, które czasem można dosłownie wygrać w losach, więc bądźmy dla nich sprawiedliwi. Ale moodboard i tak zrobimy. I ląduje na nim zielone jabłko, bo chociaż nie ma go w nutach, to ja je tam czuję. Może z odrobiną czarnej porzeczki. Pasuje mi też tutaj mydełko, białe kwiaty i spokojny, wyciszający nastrój jak do snu. A teraz crème de la crème tego odcinka, czyli Rare Flowers Solar Narcissus. On jakoś wiosną był bardzo popularny na innych platformach i nic dziwnego. Dołączam do osób, które z całego serduszka polecają ten zapach. Ja na niego trafiłam chyba u Fog in the Garden. Ale zacznijmy od nut. W głowie morela, gruszka, bergamotka, w sercu żonkil, jaśmin i gardenia, a w bazie bursztyn, cedr i drzewo kaszmirowe. Nuty nutami, ale nas interesuje, co wychodzi na skórze, prawda? A wychodzi drzem morelowy i bukiet żonkili. Zapach jest bardzo radosny, słoneczny i elegancki. Uważam, że jakby podkręcić mu trwałość, to mógłby sobie stać obok takich kultowych perfum jak Poem od Lancôme. I nikt by się nie przyczepił.
Wspomniałam o Lancôme, bo w nim też wybijają się takie słoneczne, żółte kwiaty, ale to zupełnie inne zapachy. W każdym razie pachnie drogo, czysto, ciepło, miękko i oryginalnie. Nie mogę nawet wskazać niczego podobnego. W ogóle taki ładny, niebabciny żonkil w perfumach to chyba rzadkość. I wiecie, komu może się spodobać? Trochę to dziwne, ale szczerze, ten zapach powinien pasować osobom, które lubią zapach lakierów do włosów. Ale wiecie, nie tego chemicznego, gryzącego uderzenia, tylko jak on już sobie posiedzi na włosach. A moodboard może wyglądać tak. Żonkile i żółte kwiaty, plus morele i dżem morelowy i pamiętamy o lakierze do włosów. Podsumowując, na podstawie zarówno tego testu, jak i doświadczenia z marką, uważam, że Avon ma w większości bardzo bezpieczne i uniwersalne zapachy. Czasem bywają wręcz nudne, ale to też ma swoje plusy. Poza tym ta marka wciąż tworzy coś własnego, nie lecą na popularności innych firm, tylko rozwijają własne pomysły, które lepiej siadły. Często mają też przepiękne flakony. No, trwałość jest przeważnie kiepska, ale jak już kupujemy perfumy za 30 zł, to nie jest żal się dopsikać w ciągu dnia. Muszę też podkreślić, że zwykle nie toleruję sprzedaży na zasadzie multi-level marketing. Ale ten Avon wydaje mi się w tym wszystkim jeszcze taki akceptowalny i nie robi, że tak powiem, sekciarskiej atmosfery, więc okej. W największym możliwym skrócie, nie ma fajerwerków, ale jest dobrze i można znaleźć perełki. A co Wy uważacie o tych perfumach? Dajcie znać w komentarzach i czekam na Wasze Avonowe wspomnienia. A kto ma skórę, łapka w górę. A dziś się z Wami żegnam. Buziaki, pa!